Witam was z tej strony Saban, moje drogie robaki. Kolejny odcinek serwera Bagianamu, bodajże odcinek 28 albo 9. Moi drodzy, wow, to jest najdłuższa seria w moim życiu. My ją już prowadzimy ponad 2 lata. Mam nadzieję, że drugie tyle będziemy prowadzić. Albo szybciej Metin 2 globalny upadnie, chociaż wolałbym to drugie. Przejdźmy do odcinaska, no i zostawcie łapkę w górę i komentarze dla uśmiechu mojego grubasa, czyli mnie. W poprzednim odcinku miksowaliśmy sobie peta, to jest dokładnie nam wszedł typ 5 po na 400 dni Alastor. W sumie razu powiem, że ja poczekam do 500 dni, no bo typ 5 to mimo, że jest spoko i już jest lepszy niż mój pet, przypominam, mój pet ma 94 level, a ten ma 60, a już ma praktycznie takie same bonusy jak mój pet, niemiksowany typ 6. No bo ja wbiłem w drugim dniu od zakupu jaja typ 6 i go nie miksowałem, a każde 100 dni to jest 0,1% na przeskoku właśnie, gdzie pet żyje dłużej. Dlatego ja poczekam do 500 dni, no bo zostało niewiele czasu, praktycznie 2 miesiące albo coś w tym guście, no i będziemy mieli naprawdę zajepety, a taki pet zmiksowany już chodzi ponad 200 wonów. Oczywiście, czy mi wejdzie 5, 6, 7, mam dwa pety, mogę żonglować, więc to nie jest nic strasznego. Księgi łowcy potworów nie kosztują zbyt dużo, czy tam bloku, czy coś innego, więc zawsze mogę sobie wbijać dwa pety na raz. Póki co, wbiję temu petowi 60 level, żeby sprawdzić, jakie ma przeskoki, czy fajne, czy nie, a potem ewentualnie się zatrzymam i poczekam właśnie na te 500 dni i wtedy zdecydujemy, czy zostawiam starego peta, czy robimy nowego, no bo teraz przełom będzie ciężko to stwierdzić. Nic, nie? 03 31750, 40 HP 03. No, czyli 1 KPZ będzie dawało po 5%. Gdzieś tak. To jest dużo. Jak na moją postać, to jest bardzo dużo. Jak to byłoby o 20%, to miałbym 2 KPZ. Tu jest jeszcze obrona, nie? Bo patrzcie. Tu mi obrony daje 100, 80, 80 na 8,6. No to by mi dawało na 12% przynajmniej te 120, nie? Że 10 obrony więcej. Tutaj krótka zabawa, w sumie kupiłem sobie nasienniki plus 7, które kosztują groszek, po to by użyć zwoje błogosławieństwa z B. Nie da się ich dać do magazynu, ciągle lecą z bossów, z hyderek i tak dalej. W ogóle wszystkie itemy z B, nawet nie globalnym, są bez sensu. Tak samo zmianki, zadania nie da się stakować. Znaczy, da się, jak masz pełne EQ i wtedy jak podniesie, to się postakuje. Ale jakbyś chciał normalnie zestakować, to nie. I potem masz zajechane sloty i musisz to wykorzystywać. W sumie te zmianki z B i tak są do dupy, bo tylko się miksuje średnie za pomocą nich, bo maksymalne bonusy nie wchodzą. Wyszła nowa aktualizacja wyczekiwana przez wszystkich. Moi drodzy, 8 miesięcy albo prawie 9 bez nowego kontentu i wiecie co wprowadzili? Po prostu zmniejszyli wymagane macy albo rzeczy do wykrawcenia bonusu setów. Tak to nazywam, albo zestaw bonusów, czy jakoś tak. Nie wiem, jakie to ma oficjalnie polskie nazewnictwo, ale to się dropi w Krainie Żywiołów, takie odłamki. Oraz musicie mieć punkty Gaia, potem wymieniacie specjalnych kowali, te przed wejściem na Joharę. No i macie tam jakieś takie pasywne bonusy, które działają w tle, tu macie tabelkę, jak to wygląda. No i ja policzyłem, żeby wybonować ten przedostatni bonus, ten co nawet fajnie wygląda i pewnie go kiedyś zrobię, to trzeba dropić 20 dni, całą noc, czyli codziennie po 12 godzin, przez 20 dni z petem, który to podnosi, na autołowach najlepiej, więc na razie sobie daruję. Nie mam autopeta, nie chcę mi się tego robić, i tak nie mam żadnych itemów, które mógłbym wybonusować, bo oprócz broni, to i tak zbroja będzie do wymiany, a hełm, no może miałbym hełm, ale wiecie, no, czekamy na zbroję i tak na to zbieram, więc sobie darujemy, ale sztonks. Poczekamy kolejne pół roku na nowy content, bo to nawet nie jest content, tylko po prostu zmiana czegoś, co było niemożliwe do wbicia na bardziej możliwe. Wow, GameForge. Właśnie u tych typów, no i na ten przedostatni bonus macie bodajże 20% szans.
są oczywiście jeszcze kamienie, które poprawiają ten procent szans, ale nawet nie wiem skąd one lecą. Global jest strasznie złożony, ale też strasznie nudny. W sensie, żeby farmić jedną rzecz, jedną próbę, musisz poświęcać niezliczoną ilość czasu. I nawet nie chodzi mi o to, żeby to było w jeden dzień do zdobycia, ale wiecie co? Ja aktualnie mam ważniejsze rzeczy do roboty niż stawianie specjalnie postaci na to. Przy czym te odłamki też nie można sobie sprzedawać. Można sprzedawać te najniższego typu, bo potem musicie je przerabiać dalej. No i nikt tego i tak nie sprzedaje. Oczywiście ktoś może mi wybonusować na tureckim serwerze ten bonus. To kosztuje około 350 wonów na ten najlepszy bonus. Bodajże i 200 albo 150 na ten przedostatni. Ale wiecie, zaufać jakiemuś graczowi z Metina i to jeszcze obcokrajowcowi. Obcokrajowcowi, po polsku już powiedziałem, widzę. Mając broń o wartości paru tysięcy won albo inny set z eku, no nie wiem, nie dałbym, więc wolałbym sobie sam to wyfalić po prostu. 2000 razy 10 20 tysięcy razy 30 600 tysięcy 600 tysięcy chyba odłamków. Gdzie masz 15% szans na wejście, więc co to zmienia? Co to zmienia, że dali 500 punktów geja? Ale co z tego, że dropią przerobione? Dropią ci, ja ci powiem co dropi. Rycerski drugi poziom? Czekajcie, rycerski szukam. Rycerski... To, o masz. Poleciało mi w ciągu 40 minut 4 rycerskie drugiego poziomu. 10 razy... 10 to jest 100 razy 30 3000 3000 takich odłamków na próbę. Bozia raz dała, wow. Od razu weszło 8 metiny bez stosowania, co jest warte 16 wonów. A na szyjnik, który wybonusowałem sam za zmianki, za dodania, przepraszam, z hydry, kosztował mnie 2,5 wona. Zarobek jest, jest, ale wybonowanie tego na szyjnika zajęło mi cały tydzień, bo jest 20% szans na wejście 6 i 7 bonusu. Więc no, kolejny farcik, koń 38 level za pierwszym razem. Ja już to wbijam prawie cały rok. Powiem wam szczerze, bez używania item shopa, bo jest ta karma w item shopie, ale jest tak droga, że się nie opłaca. No i zostałem jeszcze 2 levele i będzie koń wymaksowany na maksa. Wow. Przepustka bojowa została na stałe wprowadzona do Metina, tak zwany Season Pass. I jest to stały element gry, odświeżany co 2 albo 3 miesiące, chyba co 3 miesiące. Żeby ją całą wymaksować, trzeba mieć 10 tysięcy punktów. Oczywiście, moi drodzy, taki spoiler, nie można tego osiągnąć, bo i tak musisz kupić 200 expa, oprócz tego z item shopa, bo Gameforge, jako że jest to uczciwa firma, daje nam do wbicia, jeżeli te wszystkie questy się zrobi, 9800 punktów, więc trzeba dokupić trochę expa z item shopa. Ale wracając, moi drodzy, ja tej przepustki nie wykupię, bo jest tryb płatny oraz za free. Moi drodzy, nie jestem w stanie przy tej postaci, którą mam, zrobić wszystkie questy, bo tam są takie bossy jak Alastor Hard, nie zrobię tego. Tam są takie questy jak Sungwa wymaksowana, nie zrobię tego. I parę innych bossów, których w ogóle nie robię i mi się nie chce tego robić, więc realnie jestem w stanie wybić połowę tej przepustki, albo troszkę ponad to, co mi się nie opłaca, a to kosztuje ponad 100 zł, bodajże 150 zł raz na 3 miesiące, czyli to jest kolejny element pay to win w naszej pięknej grze. Ja nie polecam, bo skoro ja nie daję rady, to większość graczy też pewnie nie da i to jest znowu dla małego procenta, żeby to było opłacalne. Żeby nie było, no ja to przekalkulowałem, 1000 SM, bo u nas to kosztuje trochę więcej na Turcji niż na innych serwerach, nie wiem czemu, nie pytajcie mnie. Nie oddaję względem tych nagród, które w większości mi są zbędne. Ile zbroi wejdzie mi na plus 7? Ja mówię, że żadna. Jak wejdzie jedna, to się zdziwię. Dobra. Mam jeszcze odłameczki. Jedziemy. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Piękna sprawa, kurwa. Warto było. Najlepiej zarobię na świecie. I patrzcie na to, ty.
dwa. Dla tych, co myślą, że zdobyłem coś fajnego, te 5 metiny kosztuje 1 won więcej niż wybonowany naszyjnik 6-7, co kosztuje 6 won, więc za to miałbym 7. Więc no, nic takiego wow. W końcu doszedłem do wniosku z gildią, że trzeba robić te dungeony na żywioł. To są te gildyjne dungeony, gdzie leci 150 medali potrzebnych do wybunowania żywiołu albo usunięcia od danego levela gildii, bodajże od 21, a przy usunięciu to będzie 24. No i co tydzień jest cooldown. Oczywiście cała gildia o tym nie wiedziała, musiałem im przypomnieć, ale kolejny, można powiedzieć, cotygodniowy must have do zrobienia mamy. Od 5 miesięcy zbieramy sobie wony. Nie no, w sumie przesadzam, od 4, bo na końcu stycznia, pod koniec stycznia żeśmy zaczęli zbierać na zbroję i powiem wam, doszedłem do wniosku, że kupię Rubina. I uwaga, ja wam powiem, o co chodzi, bo każdy może się pomylić. Ja mam Rubina tylko z wartością ataku i średnie obrażenia, ale wybornego. Kosztował mnie 800 wonów kiedyś tam dawno temu, albo nawet 850. No i mój problem to jest odporność, co mówiłem na dwóch poprzednich odcinkach, więc nie będę tego przytaczał, dlaczego muszę to mieć. No jeżeli ja kupię teraz zbroję, a ich jest masa, zaraz wam pokażę, że dużo ludzi się wyprzedaje, bo idzie albo na nowy serwer, albo na priby, to będę musiał poświęcić kolejne miesiące na uzbieranie na Rubina, bo nie mogę sprzedać swojego, bo wtedy nic nie będę mógł robić. Więc doszedłem do wniosku, że dozbieramy, a brakuje mi ze 150 won na Rubina, który jest warty 1300, czyli około 3000 zł ponad, jakby ktoś pytał. I sprzedamy mojego i będę miał na zbroję praktycznie, więc to przyspieszy mi strasznie let's play, a 50% odporności na damage na moby to jest już niesamowity game changer, co pozwoli mi zrobić rzeczy, do których nie miałem podjazdu, dlatego tak to wybrałem. Tu mi się nie udało kupić stęgi z plusem za 5000 SM, poszło w parę sekund, mimo że kliknąłem, widzieliście, nie zaakceptowało mi oferty, no kurde, muszę poczekać kolejne 2 tygodnie pewnie. A plus 15, bo nikt tego nie chce kupić. Tu macie 15, 18, za 9, pamiętacie, to jest ta zbroja, co chciałem kupić za 1100 wonów, pamiętacie ją? Mogę wam z wami się założyć, że za tydzień będzie za 950. I to, na co czekaliśmy, widzowie, perfect Rubin kupiony za 1300 won od kolegi z gildii, który tutaj się przeniósł, żeby kupić o te aury 25%, ale nie pamiętam, z jakim bonusem on kupował, chyba też perfect za parę tysięcy wonów, więc warto było, moim zdaniem, nic tylko czekać na to, aż wyciągnę mojego Rubina, sprzedam, kupię zbroję i, moi drodzy, nowy content czas zacząć, czyli Serpent Dungeon, wieża Sungba do 50 levela, inne bossy z Johary, no nic tylko, będziemy nawalać dzień i noc i oczywiście autołowy, czyli moja postać nigdy nie będzie już wylogowana, bo ciągle będzie nawet sama grała. Nie mogę się doczekać, chęci do metina wróciły, ale mówię, cęgi z plusem jeszcze muszę zdobyć, no bo nie wyciągnę na farta swojego Rubina wartego parę tysięcy złotych, skoro wystarczy, że go sprzedam i mam na zbroję, nie? Wiecie. No nic, to dzięki za odcinek, do zobaczenia, do następnego, nara.